Witam! Bo właśnie odbywa się tutaj festiwal 100% Kraft. Właśnie, festiwal 100% Kraft, czy nie dni festiwal? Otwarte browaru Artezan. Dni otwarte browaru. I urodziny, ósme urodziny browaru Artezan. Niegdyś był to festiwal, w tym roku ze względu na sytuację epidemiologiczną w nie, trochę okrojonej formie, nie ma, bez koncertów. Nie ma koncertów, poza ale jest jego. Tak, poza Artezanem są dwa browary, Kazimierz jest zakładowy i jeden parabrowar Hutownia Maltgar. Jest jedzenie jak co roku, no w sumie jest jak rok temu, tylko że nie ma koncertów. Bo frekwencja nie jest jakoś strasznie niższa. Mam wrażenie, że jest trochę mniej ludzi, ale trochę. Zaraz pokażemy wam, co się dzieje na zewnątrz i popytamy ludzi o opinię i niech oni wam powiedzą, co się zmieniło. Tak. A my będziemy się lenić. Ty się będziesz lenić. Ja się nie będę lenić, bo ja robię zdjęcia. Ja się nie będę lenić, bo ja ogarniam stoisko z żetonami. Więc wracamy do pracy i zapraszamy na materiał filmowy. Parę słów do mikrofonu. Ja nie mam nic do powiedzenia. Jest lepiej niż się spodziewałem. Tak, zdecydowanie. Jest bardzo dobrze. Sympatyczna, fajna impreza. W końcu można się troszeczkę zrelaksować. Tym bardziej, że prawie nie padało. Jakoś tam przetrwaliśmy. Ważne jest to, co nieco za nami, tylko to, co przed nami. I to, co tu się dzieje. I że wraca nam wiara w to, co robimy. Ta radość ludzi, którzy tu przyjeżdżają, no to nas buduje. Nas buduje i to pozwoli nam naładować akumulatory i pracować dalej na kolejne miesiące. Najważniejsze to pchać wózek do przodu cały czas. Z pustakami bez gór. Tak. No generalnie powiem szczerze, spodziewaliśmy się troszkę więcej, jest bardzo fajnie, jest sporo ludzi, jest wesoło, jest zabawa. Jeszcze trochę myślę, że jeszcze jest szansa, że przyjdą, prawda? Trochę deszcz wczoraj przeszkodził w zabawie, ale ogólnie no jakby długo na to czekaliśmy, żeby w końcu się tu pojawić i w ogóle przeżyć jakiś festiwal, bo jednak trochę nam tego brakuje. Także no, cieszymy się, że jesteśmy i mamy nadzieję, że no jakoś to się wszystko napędzi, będzie więcej ludzi, jeszcze dzisiaj, że przyjdą na przykład. No ja mam wrażenie, że ludzie stęsknili się za obcowaniem ze swoimi znajomymi, z piciem piwa w plenerze, z rozmowami, z klimatem festiwalowym, także jednak moim zdaniem frekwencja dopisała. Znaczy w browarze, no to przede wszystkim ograniczyliśmy rozlewy oraz ważenia do pewnego stopnia. Staraliśmy się przetrwać w takim sposobie, żeby rozlewać piwa, które mamy na stanie, w głównej mierze do butelek.
prawda, bo butelki łatwiej sprzedać przy niedziałających pubach. No i stopniowo wznawialiśmy produkcję na poziomie sprzed roku. Teraz już wydaje mi się, że i sprzedaż, i produkcja jest normalna w tych pubach. A jeżeli chodzi o puby, no jakby jeden musieliśmy zamknąć z racji wiadomo jakiej, a w drugim zrobiliśmy tylko dowozy, więc no całe codziennie opierało się na tym tylko, że robiliśmy zamówienia, jedzenia, no i jakoś tam w ten sposób udało się przetrwać, nie było łatwo, no ale na szczęście, no mam nadzieję, że już, no weekendy już widać, że ludzie wrócili jakby do trochę bardziej imprezowego stylu życia, więc no myślę, że już będzie lepiej. Powiem ci, że tu pierwszy raz jesteśmy właśnie w artezanie i jak dla mnie, na tą sytuację, która jest w tej chwili jakby, bardzo mi się podoba, jest naprawdę sporo osób, fajna pogoda, nie za ciepło, trochę popadało, to właśnie się zrobiła fajna taka rzeźka, rzeźkie powietrze, mi się to bardzo podoba. Myślałem, że będzie, powiem szczerze, mniej ludzi, powiem, no bo jednak okres jest taki, jaki jest i ludzie troszeczkę, ale chyba już potrzebują po prostu wyjść do ludzi, napić się dobrego piwa. Także ja jestem zachwycony, powiedziałbym naprawdę super. No, w ogóle bardzo nam miło, że możemy tutaj po raz pierwszy być u artezana na tej imprezie, na urodzinach artezana, w sumie już ósme, a nam się udało pierwszy raz. Jesteśmy bardzo miło zaskoczeni, taka bardzo fajna, rodzinna atmosfera. W sumie w ogóle miło wyrwać się w końcu na tego typu imprezy. Jak w roku poprzednim mieliśmy trochę przesył już takich wyjazdów, bo tak imprezy były tydzień w tydzień, tak w tym roku pierwszy nasz wyjazd praktycznie na taką imprezkę. Także no, niezmiernie miło, niezmiernie fajnie jest. Znaczy, mnie się wydaje, że jak na tą sytuację, jaka jest ogólnie w tej chwili w Polsce, jest w sam raz. To znaczy, generalnie ja jestem miło w sumie zaskoczony, że jednak ludzie przyszli, nie bali się i chyba nie żałują, mam nadzieję. Początek był bardzo ciężki. Pierwszy tydzień praktycznie tak odpuściliśmy całkowicie. Ja się zająłem pracą w ogrodzie, żeby po prostu zastanowić się w ogóle, co robić. Natomiast no, już po kilku dniach była burza mózgu w browarze, co robić, żeby się w ogóle uratować, no bo my bardzo dużo sprzedawaliśmy do restauracji, do pubów i praktycznie 70% produkcji to było do pubów i nagle z dnia na dzień zostaliśmy pozbawieni tej możliwości tej sprzedaży. No i wymyśliliśmy, otworzyliśmy przy browarze sklepik w pierwszym etapie, który nagłośniliśmy to dość mocno lokalnie, no, przez Facebooka również. No i troszkę nam to, znaczy bardzo nam to pomogło, po prostu ludzie zaczęli przychodzić, zaczęli nas w pewnym sensie takiego sentymentu do nas ratować. Jak już ktoś przyjeżdżał do nas do browaru po zakupy, no to nie wychodził tam z jedną, dwoma butelkami, tylko karton, dwa kartony, trzy kartony nawet. Także praktycznie pozwoliło nam to przeżyć, zebrać pieniądze na takie no, bieżące życie, na opłaty za prąd, gaz i tak dalej, no bo utrzymanie, my jesteśmy browarem stacjonarnym, czyli no, mamy bardzo wysokie koszty, takie stałe po prostu utrzymania pracowników, opłat za wszystkie media i tak dalej. Także to był pierwszy etap, a w drugim etapie udało nam się otworzyć przy browarze taki już mały pubik. No i zaczyna się to lokalnie bardzo fajnie przyjmować. Coraz więcej ludzi do nas zaczyna lokalnie przychodzić. Robi się taka, zauważyłem, taka kultura. Klienci się powtarzają, zaczynają no, przynajmniej raz, dwa razy w tygodniu do nas wpadać, już napić się piwka. No i za dwa tygodnie robimy też taki wewnętrzny event, 11-12 lipca, robimy dni otwarte browaru, żeby po prostu jeszcze więcej ludzi tam lokalnie ściągnąć i nagłośnić, że jesteśmy, bo mamy świadomość, że dużo ludzi jeszcze o nas lokalnie nie wie, że jesteśmy w tym miejscu. No, jest powrót trochę do normalności, bo
jednak każdy myślę, że tęsknił za tego rodzaju imprezami. I jest fajnie. Fajnie, że ludzie przyszli. Nie mogę powiedzieć, że nie boją się do końca, bo jednak zazwyczaj jest więcej ludzi, ale jest okej. My mamy o tyle dobrą sytuację, znaczy w tym wypadku mamy dobrą sytuację, ponieważ nie jest nasza jedyna praca. W związku z czym nie jesteśmy uzależnieni bezpośrednio od food trucka, tylko mamy normalnie etaty, a tym zajmujemy się weekendowo. W związku z czym nie dotknęło nas to aż tak bardzo, jak myślę, że tych, którzy żyją bezpośrednio z food trucka. Nie jestem tu pierwszy raz. Miałem nadzieję, że będzie po staremu, tak? I chyba jest po staremu. Jest dużo ludzi. Ludzie zachowują się wprost rozsądnie, bo chyba wszyscy tak na dobrą sprawę. To nawet nie chodzi o jakieś komunikaty i nakazy, tylko po prostu ludzie. To się stało jak. Te zabezpieczenia przed COVID-em stały się jakby elementem codzienności. Niezależnie od tego, czy ktoś jest na festiwalu piwa, czy robi zakupy, czy spędza jakiś czas wolny, po prostu. Wydaje mi się, że wszystko tak na pewno sprawia, jest prawie tak jak w starych czasach, plus to, że nie ma płuczek, ale ludzie dbają o łapki. No, jest taka złośliwa opinia, że COVID zmusił Polaków do mycia rąk, ale to jest chyba trochę złośliwa opinia, tak na dobrą sprawę. No, myślę, że jest bardzo, bardzo sympatyczny, bardzo w porządku, taki chilloutowy, rodzinny klimat ogrodowy. Ludzie siedzą, są małe dzieci, psy. Przyjemnie po prostu, fajnie jest tu być. Więc co, dla mnie ten okres był on ciężki, ponieważ jakby nie ma co ukrywać, człowiek ciężko jest się definiować tylko jako miłośnika piwa w życiu. Tak jest jakby jeden z elementów, tak? I nie ma co ukrywać, że bardzo wiele rzeczy związanych i z rodziną, i z pracą zawodową też miało na to wpływ. Ze zmian odkryłem jak to jest imprezować przed laptopem, co przedtem nie było mi dane. Ja kilkukrotnie uczestniczyłem czy to w internetowym festiwalu piwa, który organizował Piwny Klub, czy to w spotkaniach właśnie Wolnego Craftu, stowarzyszenia, którego jestem członkiem. No i cóż, po prostu. Tu takie troszeczkę było się piwa online, tak mi to mówią. Plus wyprawy od czasu do czasu takie pandemiczne w pełnym rynsztunku z maską i rękawiczkami jeszcze wtedy do sklepu specjalistycznego po zapas piw, który miał mnie tam zabezpieczyć tak, na czas pandemii. Tak, jest to jedna z niewielu imprez piwnych w tym roku, więc z każdej imprezy należy się teraz bardzo mocno cieszyć. Skończył się czas, że człowiek miał przesyt wszelkich imprez. Tak, zaskoczony jestem, że jest całkiem dużo ludzi, naprawdę. Nie wiem, czy nie za dużo. Chodź, Arecki, chodź. Wiadomo, że jest dużo ludzi na imprezie, na której jest Wiedźmin. Aloha. Jest przepięknie. Jako piwny Wiedźmin zapraszam, polecam i witam. I Peter Martin. Tak. W bardzo profesjonalnym szkle. Zwęża się u góry, więc czuć aromaty. Nie zamierzam tutaj wkładać nosa. I należy uzupełniać szkło. Pierwsze jakieś większe wyjście do ludzi, mojej dziewczyny również.
od 500 km nie piłem żadnego piwa, bo właśnie dzisiaj parę godzin temu wyjechałem z Cieszyna, żeby tutaj przyjechać, żeby załapać chociaż na chwilę. No dopiero przyszedłem, pierwsze łyki, więc pierwsze koty za płoty, pogoda jest fantastyczna i no, nawet nie, ciężko mi jest powiedzieć i przekazać, jak bardzo mi tego brakowało. Ale no, cały czas mam jednak z tyłu głowy, że jednak do końca nie jest normalnie i troszeczkę tam staram się na siebie uważać, bo czuję pewną odpowiedzialność za innych. Ja dostarczam obiady osobom, które są chore, starszym i no, myślę sobie, że żeby ta cała radość z tego, że właśnie nie, że jest normalnie, ale że znowu się widzimy, żeby nam trochę nie przesłoniła tego, że jednak cały czas nie jest fajnie, ale piwo jest doskonałe jak zawsze i niech żyje polski kraft. Ciężko mi powiedzieć, czy to jest dużo, czy mało ludzi, jak na festiwal w Artezanie. Myślę, że festiwal jest tak fantastyczny, że ja zawsze spodziewałem się tutaj naprawdę tłumów olbrzymich i zawsze dziwię się, że jest tak mało ludzi. A to, że dzisiaj jest... no, ja myślę, że ludzie potrzebują wytchnięcia, a szczerze pod kątem właśnie bezpieczeństwa i pod kątem jakości piwa jest parę miejsc, na które warto pójść i gdzie można czuć się bezpiecznym. No i myślę, że to jest jedno z nich, więc cóż, no nie wiem, czy jestem zaskoczony frekwencją. No, wydaje mi się, że jest normalnie. To jest fajne. Tego nam mocno brakuje i jeszcze będzie pewnie brakować. Kurde, powiem, się podoba. Znaczy, do Czech chcę jechać. Nie no, zajebiście, zdrowko. Nie, no super, zajebiście, tu jest zawsze zajebiście w Artezanie. Przecież jak ktoś nie był, to chyba, no chyba każdy był, nie? Tu chyba z Warszawy przynajmniej, każdy był. Ale byłaś wczoraj? Ja już wczoraj nie mogłem, bo byłem w pracy, ale też bym przyjechał. Nie no, zawsze jest super, tylko żeby ten ostatni pociąg później odjeżdżał. Nie jestem zdziwiony, bo ludzie są już tak wypoczczeni, wytęsknieni, a nic specjalnie się nie będzie działo jeszcze. Podobno będzie w Kazimierzu dzień otwarty też, także będzie fajnie pewnie. Będzie Artezan, oprócz nas będzie Artezan, będzie browar zakładowy, który tutaj jest i jeszcze będzie browar Funky Fluid. Oprócz tego będzie jeszcze sporo, tak staramy się jak gdyby takich zapewnić trochę lokalnych atrakcji. Będzie taka bardzo fajna manufaktura lodowa z Nipułomi, bardzo fajne lody. Będzie pożegnanie z Afryką, palarnia kawy, pożegnanie z Afryką, będą serwować dobrą kawkę. Będzie jakiś zespół muzyczny, no staramy się jak gdyby to było atrakcyjnie. Będzie grupa animacyjna, która będzie się zajmowała dziećmi. No, mamy nadzieję, że będzie fajnie. No a my się tutaj za 3 tygodnie na Czechy ustawiamy, także też na tydzień trzeba będzie pojechać, zobaczyć jak tam bracia Czesi odżyli po wszystkim. Można, już wszyscy mogą od 2 tygodni, a od przyszłego tygodnia nawet będą mogli mieszkańcy województwa śląskiego, którzy na razie mają zakaz. No, bo ja z Luklazem i z Promilem nawet się ustawiłem, a oni, Jezu, jak my poleciamy! No ale już teraz chłopakom wysłałem wiadomość. Dzisiaj minister zdrowia Republiki Czeskiej powiedział, że także mieszkańcy województwa śląskiego będą mogli wjeżdżać za tydzień już do Republiki Czeskiej. Bez żadnych tam strasznych pokut. Jak ktoś nie chce Pacyfika na razie, to zapraszam. Kochana. Nie. Było straszne. Ja mam w swoim dzienniku piwnym, nagle będę miał 50% mniej piw wypitych z beczki, tylko butelkowe szły, butelkowe. No ale żebym, wiesz co, żebym nie musiał chodzić do pracy, to bym chyba zwariował. To było straszne, bo miasto było puste rzeczywiście. Wiesz, gdzie pracuję, to wiesz, że musiałem chodzić. I to w sumie było no, dobre, bo człowiek przynajmniej z domu wychodził do roboty. A tak normalnie to już nosiło. Tyle miało być imprez, festiwali, wyjazdów, różnych tego, no i wszystko ciach. Współczułem tym, którzy siedzieli cały czas zamknięci w domach. To musiał być horror dla nich.
bardzo fajna impreza. Myślę, że jak co roku. Taki mocno familijny klimacik. Dobre browary co roku zaproszone. Jest tego wyboru. Z jednej strony są trzy browary zaproszone, z drugiej strony jest dość szeroki wybór styli. Ludzi, jak widać, sporo. Atmosfera dość mocno niezobowiązująca. Myślę, że fajny sposób na spędzenie weekendu czerwcowego. Troszkę się obawiałem. Ostatnie weekendy, zarówno w knajpie, jak i w różnych multitapach, w których byłem, pokazywały mi, że frekwencja nie dopisuje. Natomiast tutaj myślę, że jest naprawdę fajnie. Naprawdę dużo ludzi jest, są ludzie zajawieni. Kolejka przykładowo po jakieś imperialne stauty, po jakieś bardziej wymyślne style się ustawiała. Jest fajnie. Jako browar postawiliśmy głównie na lokalny rynek w międzyczasie. Głównie się rozwijaliśmy, jeżeli chodzi o małych odbiorców. Robiliśmy jakieś tam dowozy pojedyncze. Wcześniej na to nie było czasu, bo były multitapy, były hurtownie. A to było idealne na czas lockdownu. Nie, no fajnie jest. Jest dużo ludzi. Nie sądziłem, że to będzie wyglądać w ten sposób. Jednak ludzie przestali się troszkę tego wszystkiego bać. Pojawili się. Fajnie. W końcu to jest pierwszy taki festiwal, który w kwarantannie się odbył, tak? Także super, że naprawdę to ludzi zapisało. No. Widać, że ludzie są spragnieni po prostu wyjścia do ludzi, wypicia piwa nie tylko w domu przed telewizorem, ale jednak takiego czegoś, co Kraft zawsze słynął, że to jednak jednoczy ludzi ze sobą, że jest o czym porozmawiać przy tym piwie. No i to teraz widać, tak? Pojawiały się tacy ludzie, którzy się bali, pytali się, jak mają się zachować po tym koronawirusie. Te wszystkie obostrzenia były dość niejasne dla konsumenta. Oni też nie mieli skąd czerpać wiedzy, jak się zachować, przychodząc do pubu, bo my jesteśmy brewpubem. Ale to było kwestia tygodnia, dwóch po tym otwarciu gastronomii. Ludzie się do tego przekonali. W tej chwili już jakoś sobie radzą z tymi wszystkimi obostrzeniami. Starają się zachowywać oczywiście te wszystkie wymagane odległości i tak dalej, ale to już powoli wraca do normalności. Liczę tak, że kwestia dwóch, trzech tygodni i w końcu to się zacznie normalnie dziać. Tak. Tak właśnie było na 100% Kraft. Żałujcie, jeżeli was nie było, jeżeli byliście, to żałujcie, że się już skończyło. Za rok kolejna edycja, a my się widzimy. Za czas jakiś. Szybciej niż za rok. Witam! Pani, co pani kiwa tak głową? Pani zadaje pytania, no. Syn mnie obdarował czapeczką. Jak mogę oceniać imprezę, która jest tak... Nie, no nie wiem, czekaj, sekunda. Potniesz to? Zresztą pokażesz, jak to wygląda? Wystarczająco radośnie jest w tej chwili zobaczyć was i pogadać na dobrą sprawę. Mówię tylko o półce. Ale to był nie ja gadam, to też bez sensu. To nie wiem, czy to w ogóle działa. Mogłem gadać do obrazu, nieważne. Nie.